Narciarstwo biegowe to naprawdę fajny, ale wyjątkowo trudny sport. Debiut na biegówkach mamy już za sobą, a właściwie to już jesteśmy w trakcie. Jako osoba, która jeszcze nigdy dotąd na nartach nie jeździła, bo mój zeszłoroczny wypad z kolegą, który kręci, nie należy uznać za jazdę na nartach. Muszę powiedzieć, że bardzo fajny sport i dość szybko idzie załapać podstawy, tak żeby to sprawiało w miarę przyjemność na początek. Mój wniosek z tego wyjazdu, że warto ufać instruktorom. Są mądrzy ludzie i dużo szybciej pokażę takie rzeczy, do których samemu to, żeby dojść, zeszłoby mi troszkę czasu. Taki reset w ciągu tygodnia to jest naprawdę rzecz niesamowita. Cisza, spokój, pięknie w Krzysie, śnieg, słońce świeci, jest niesamowicie pięknie. Tak podróżując troszkę po Polsce, zastanawiam się nad tym, że naprawdę tak strasznie mocno nie doceniamy tego naszego kraju, ponieważ jest tu naprawdę wiele pięknych miejsc, które warto odwiedzić. Jest naprawdę wiele rzeczy, które można robić, na przykład tak jak teraz jesteśmy z Markiem na biegówkach. I to jest właśnie niesamowite, że niby człowiek podróżuje po świecie, szuka różnych pięknych miejsc, a tak naprawdę często te bardzo, bardzo piękne ma na wyciągnięcie ręki niedaleko swojego domu. Jest pięknie, naprawdę jest pięknie. Pogoda mega dopisała, także dobrze, że nie przyjechaliśmy tydzień temu, ponieważ rozmawialiśmy przed chwilą z jedną panią. Mówiła, że pogoda była naprawdę nie za fajna, także to był strzał w dziesiątkę, że tydzień temu byłem w Warszawie, a teraz jesteśmy tutaj, bo jest po prostu przepięknie, aż właściwie wzruszające. Fajnie, polecamy wszystkim te trasy biegowe w Obidowej, ponieważ są świetnie przygotowane. Przede wszystkim są rewelacyjne widoki. Super sprawa. Dzięki, Marek. No to tutaj jest jeszcze
czułem, że prędkość jest za duża. No. Nie mam prostej nogach, to na nisko. Nikt nie stoi na kolanach. Wtedy, ja nawet jak się tylko podniesie, to tu nie jest tak niebezpiecznie. Okay. Super. Cieszę się, że się podobało. To była ci elegancka wywrota. No wiem. Zaliczyliśmy już z Markiem naszą trasę, było naprawdę bardzo, bardzo trudno. Jest to naprawdę ciężki sport. Jeżeli ktoś myśli, że jeździł na nartach zjazdowych i to będzie dla niego banalnie proste przesiąść się na narty biegowe, to jest totalnie w błędzie. I tak w ogóle, jak krytykujemy, czy tam krytykuje ktoś nasz występ biegaczy narciarskich, czy to biatlonistów, czy właśnie biegaczy narciarskich, to powinien chociażby jeden dzień spędzić na takich nartach, spróbować się chociażby z taką trasą, to zobaczy dopiero, co to znaczy, że to jest naprawdę hardkorowo trudny sport. Wszystkie mięśnie nas bolą. No było to naprawdę duże wyzwanie. Ale fajnie, cieszę się, że tak spędziliśmy ten dzisiejszy dzień. Jest pięknie. Teraz jedziemy coś odpocząć.